Na sportowe emocje zaprasza sponsor relacji, oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017, Kaufland. Jest taki lekki niedosyt, bo startowałem tutaj w roli faworyta, wygrywając Mistrzostwa Świata w Bostonie na ergometrze wioślarskim. No ale też nie mam sobie nic do zarzucenia, no jednak ten mój przeciwnik, ten Niemiec, który wygrał, no był lepszy, był mocniejszy, zdecydowanie próbowałem go jeszcze ugryźć na finiszu, ale no bronił się, no nie miałem dzisiaj no szans z nim po prostu, może na następnych zawodach uda mi się go pokonać. Wioślarstwo samo sobie jest dość ciężkim sportem, które tutaj uczy nas pokory, systematyki. Jeżeli chodzi o ergometr wioślarski, jest o tyle fajnym urządzeniem, gdzie pracują wszystkie partie mięśniowe, prawda? Coraz więcej osób już na zachodzie przekonuje się do tego. Zresztą można to zobaczyć po zawodnikach mieszanych sztuk walk, czyli chodzi mi tutaj o MMA, UFC. Na przykład mistrz Conor McGregor, robiąc przygotowanie fizyczne, trenuje na ergometrze wioślarskim. No kolejnym przykładem też ze sztuk walk, no tutaj z boksu, jest Anthony Joshua, który ostatnio pokonał Kliczko. Też w boksach crossfitowych używa się ergometru wioślarskiego, więc no powolutku jest on tak jakby promowany, ale jeszcze no ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. No jest to fajny przyrząd, bo tutaj wszystkie partie mięśniowe można wykorzystać. Jakoś bardzo ciężko jest o kontuzję. Możemy popracować nad siłą, nad dynamiką, nad wytrzymałością, więc no daje nam tutaj wiele plusów i wydaje mi się, że wszystko zależy od organizatorów, od tego całego właśnie marketingu, żeby to rozpromować, a myślę, że jest szansa, żeby to stało się taką fajną dyscypliną i może wkrótce weszło tutaj w kalendarz The World Games, prawda, Światowych Igrzysk. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor relacji, oficjalny sponsor Igrzysk The World Games Wrocław 2017, Kaufland.